26 sierpnia w Polsce przypada uroczystość Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej. Jest to również dzień liturgicznego wspomnienia błogosławionej Marii od aniołów, Ginerdy Marti, zakonnicy i męczennicy. Benita Sebastiana Angela Margherita urodziła się 3 kwietnia 1894 roku w Lucmajor, na należącej do Hiszpanii wyspie Majorka, na Morzu Śródziemnym. Od dzieciństwa używała imienia Aniela. Rodzice całą dziewiątkę swoich dzieci wychowali w głęboko religijnej, katolickiej atmosferze. Gdy jej ojciec przeszedł na emeryturę, wraz z rodziną przeniósł się do Palma de Mallorca. By wspomóc rodzinę, z dwiema starszymi siostrami zajmowała się haftem i robieniem damskich kapeluszy. Opiekowała się także licznym młodszym rodzeństwem, udzielając im lekcji oraz ucząc katechizmu. Gdy miała około 18 lat, Aniela postanowiła wstąpić do klasztoru świętego Bartłomieja w miejscowości Inka, gdzie mniszką była jedna z sióstr matki. Klasztor należał do żeńskiej gałęzi XIV-wiecznej eremickiej kongregacji hieronimitów. Rodzice przekonali ją jednak, by wstrzymała się z decyzją do pewnego czasu. Była bowiem potrzebna w domu. Poddała się ich woli. Oświadczył się jej wówczas pierwszy mężczyzna, ale odmówiła mu. Dopiero po 9 latach, w roku 1921, Aniela mogła wstąpić do nowicjatu sióstr zelatorek kultu eucharystycznego w Palma de Mallorca. Habit założyła pół roku później, otrzymując jednocześnie imię zakonne Marii od aniołów. Zajmowała się pieczeniem chleba eucharystycznego, wyszywaniem ornatów, przygotowywaniem dzieci do pierwszej komunii. Po nowicjacie i 3 latach ślubów czasowych została przeniesiona do konwentu w Madrycie, gdzie pełniła funkcję skarbnika. W 1929 roku złożyła śluby wieczyste i zgromadzenie skierowało ją do Barcelony, gdzie objęła funkcję administratorki konwentu. Do Madrytu wróciła w roku 1934. Gdy 2 lata później wybuchła w Hiszpanii wojna domowa, siostra Maria od aniołów przebywała w Madrycie. Przed Najświętszym Sakramentem poszukiwała wsparcia i ofiarowała swoje życie, jeśli taka miała być wola Boża w męczeństwie, za zwycięstwo Chrystusa na ziemi. 20 lipca 1936 roku siostry w świeckich ubraniach opuściły konwent. Maria od aniołów ukryła się wraz z jedną ze współsióstr w mieszkaniu pewnej rodziny w Madrycie. Stamtąd, wręcz naprzeciw swojego konwentu, obserwowała dewastację kościoła i klasztoru, zniszczenie obiektów sakralnych i świętych obrazów. 25 sierpnia 1936 roku lewacka bojówka dopadła do domu, gdzie ukrywała się siostra Maria od aniołów. Została aresztowana. Przetrzymywano ją w budynku Galerii Sztuk Pięknych. Następnego dnia została zamordowana strzałem w głowę. Zachowały się akta z pochówku zakonnicy. Szczątki Marii od aniołów oprawcy pochowali w zbiorowym grobie na cmentarzu Naszej Pani z Almudena. Po zakończeniu wojny 20 maja 1941 roku dzięki zachowanym aktom dokonano ekshumacji szczątek i przeniesiono je do wspólnego grobu sióstr zelatorek na tym samym cmentarzu. Z kolei 19 grudnia 1985 roku relikwie siostry Marii zostały przeniesione do konwentu sióstr w Mediolanie, a 3 lutego 2005 roku do kaplicy kościoła zgromadzenia. Beatyfikacji siostry Marii dokonał w Rzymie 29 października 2005 roku papież Benedykt XVI. Mówił wtedy m.in. Błogosławiona Maria od aniołów, całkowicie oddana Panu w swoim religijnym powołaniu, spędziła długie godziny na adoracji Najświętszego Sakramentu, nie zaniedbując obowiązków nakładanych przez społeczność zakonną. W ten sposób przygotowała się do oddania życia jako najwyższego wyrazu miłości dla Chrystusa. Jest żywym wzorem religijnego powołania dla nas wszystkich. Dziękujemy dziś Bogu za wielki dar tego heroicznego świadka wiary. Módlmy się.
Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia błogosławionej Marii od aniołów, która zostawiła świetlany przykład czystości i męstwa. Niech jej zasługi wyjednają nam łaskę wierności Chrystusowi, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.